nie jest, terapia nie polega na hipnotyzowaniu. Nawet doktor Benius powie, że w trakcie rozmowy wprowadza w taki stan i osoba nawet nie wie, że jest w takim stanie w trakcie rozmowy, to powie od siebie. My mamy jako hipnoterapeuta nie docierać, ja też mówię, tylko wykorzystywać to, co jest możliwe pomóc człowiekowi. A jak jest możliwe, to i osiągalne również jest. Ja o swojej metodzie będę mówił za chwilę. Proszę Państwa, mamy kartkę A5 najlepiej, ja biorę, bo to jest na testu zeszytu zwykłego. Biorę tak robię, na półdzielę. Tu jest imię, piszę. Tu piszę lat, ile ma osoba, ewentualnie tu data. 16.09, powiem, kiedy wiem, długo trzeba te trzy spotkania co najmniej zrobić. I tu piszemy problem człowieka z tej strony, jaki ma problem. I tu już dzisiaj tak chcę powiedzieć, jak tutaj rozpoczynamy terapię. Problem pacjenta. No i tam powiedzmy niskie poczucie pewności, wartości, depresja, lęki i tak dalej. Lęki. Dobrze. I ta osoba tu ma lat 40. I teraz tutaj pierwsza ważna sprawa, gdzie jest mężatka. Czyli mówię powiedzieć mężatka. No jeżeli jest jeden mąż, to dobrze inny wiesz, padasz, tak? A jak jest drugi mąż, to można tutaj tak mówić w kreseczkę. Rysiu. Jest on jest kochany, to Jasiu, tak na przykład, prawda, kochana. Dobrze by było tutaj, no kiedy ten ile, 3 lat był, czy rozwód ostatni, 10 lat rozwód tutaj, 2 lata, tutaj, roku. No i teraz drugie robię, dzieci. I tu będą dzieci. No i tak robię. Jeżeli jest jedno dziecko, to Jasiu, tam Jacek, czy jak dalej, lat ma ile. Jeżeli drugie dziecko, to będzie tu syn, to będzie córka, Ania, lat ileś. Tu będzie jeszcze tam Agnieszka i tak dalej, córka. No to później wiem, bo to mi potrzebne jest na ten. To już wiemy tutaj. I schodzimy teraz. Jeszcze jedno. Ważny zawód przy wykształceniu, ale zawód. Dlatego wiemy, z kim mamy do czynienia. Czy to jest robotnik, czy architekt, czy to jest inżynier, czy to jest lekarz i tak dalej. Ma to znaczenie, bo dlatego, że zawody mają duże znaczenie w terapii. Wiemy wtedy, że ludzie pracują prawą, lewą półkulą mózgu, a szczególnie to są ścisłe zawody. Według to powiedzmy ekonomiści, inżynier, lekarz, którzy nauczyli się prawnić bardzo ważne, bo to są ludzie, którzy nauczyli się tylko teorii, to co im podano, czyli oni nie uczą się ze swojej podświadomości czy swojej mądrości, oni nabywają tą mądrość i tylko opierają się na cytatach pewnych ludzi, a swoje funkcje mają zdanie do powiedzenia. Ludzie, którzy pracują w tych zawodach, to musimy wiedzieć, że będziemy mieli dodatkową trudność, bo oni często dają się zwieść, czyli może oszukać, czy może bardziej, ja bym powiedział, wprowadzić się. Nie są sugestywni bardzo. Nie. Ja już powiem, że wojskowi, może policjanci na tyle, bo to jest inny proszę specyficzny, ale wojskowi bardzo są sugestywni, zwykły polecenia dokładnie, jak im się mówi, ze służb strażek, to policjanty już nie wiedzą. Zawód ma znaczenie. Jeżeli będzie to artysta, malarz, będzie to piosenkarz, aktor, jeżeli to będzie osoba wolnego zawodu szczególnie, to wiemy, że te osoby mają bardzo rozwiniętą prawą kulturę, czyli tą wyobraźnię. Einstein nazwał, że nasza nieświadomość jest wyobraźnią. I bardzo sprecyzował to nawet wielokrotnie, że powiedział, że wyobraźnię mamy. Nasza wyobraźnia to jest 90% naszego mózgu czy umysłu, do którego nie mamy świadomy dostępu. Zaś świadomy umysł logiczny u tych ludzi, powiedzmy, wysoko wykształconych, którzy no, tylko opierają się na książkowych rozważaniach, to jest 2-3% biologicznego umysłu, to jest nazywane umysłem
mózgu operacyjnym. On służy tylko do pracy. On służy tylko do, no jak prawnik, zapamiętał kodeks swój i cytuje ci na rozprawie, czy mówi ci, opiera się na takim artykule. Musi mieć dobrą pamięć. Ekonomista też musi mieć dobrą pamięć, bo on się tego nauczy. On nie da sobie wyobrazić tak. Uprawnika też nie ma wyobraźni. Inżynier też nie wyobrazi sobie, bo pewne wyliczenia są faktem i one są udokumentowane, udowodnione i nie ma innej definicji tego, co będzie robił. A więc nie dopuszczamy wyobraźni. Jeżeli wyobraźnia jest, no to wyobraźmy sobie, że ktoś maluje jakiś obraz tam, jest, no i tam wrzuci jakąś chmurkę, dodatkowych przycinków, wstawi kropek 100 i będzie fajnie ten obraz, będzie nawet taki abstrakcyjny. Ja tu nie selekcjonuję ludzi, bo Boże, że tam, bo wszyscy są wyszedni i każdy pracuje na innych poziomach, tylko że ten zawód utwierdza człowieka ciągłego, kontrolowanego, logicznego myślenia. Nie może powiedzieć, co jemu przyjdzie na jego, co by mówił, a po prostu musi to dokładnie zapamiętać, żeby zacytować to wszystko. Więc na dodatkowo to jest tymi osobami ścisłych zawodów. Wiem, że one trudniej wchodzą i nie możecie im narzucić wyobraźni, że ona sobie wyobrazi w plazie. Nie potrzebuję niczego wyobrazić sobie w tej plazie. Jak zechce tę plazę mieć, to pojedzie na tę plazę, sobie zapłaci. Ale człowiek, który ma wyobraźnię, on nie musi jechać na tę plażę. On sobie nawet w domu wyobraźnię, że jest na tej plaży. Bo jak u mnie ogród jest, słyszysz, fontanna pracuje i sobie wyobraźnię, że jesteś pod wodę spadek, można wyobrazić sobie. Ja mówię to tak, że to, co jest niemożliwe świadomie, to jest możliwe podświadomie, jeżeli jest. Ludzie są bogaci, na ile mają wyobraźnię, to jest bogactwo. Mają wyobraźnię, bo można nadrobić wyobraźnię, sobie wszystko poszukać siebie na pewno, że tak. Nie musisz koniecznie doświadczać świadomie czegoś, żebyś wiedział, że tak jest. Ale jak na wyobraźnię, trans to jest stan między jawem a snem. Trans jest wtedy, kiedy obniża się częstotliwość pracy mózgu i ciała. Czyli wchodzimy w stan, jesteśmy teraz w stanie beta. To jest częstotliwość od 14-17 Hz do góry, nawet do 30 Hz, które to pomyślałem, częstotliwość naszego stanu czuwania. Wchodzimy w stan alfa, kiedy siadamy, rozluźniamy się na łące czy na łonie natury, zamykamy oczy, medytujemy. To jest w stanie alfa, medytacja jest. Później schodzimy w stan teta. To jest obniżona częstotliwość naszego mózgu, gdzie dochodzi do tej synchronizacji punktów mózgowych, czyli tego momentu zasypiania. To jest moment, kiedy my zasypiamy w stanie teta. I terapeuta utrzymuje pacjenta w stanie teta. Osoby, które mają problemy ze snem, one nie przychodzą do tych stanów. One zasypiają z powodu zmęczenia, tabletek, alkoholu, innych środków uspokajających, usypiających, tabletek, farmakologii. One spadają w stan beta, nawet alfa, ciało rozluźnione, i zapadają w stan delta. Czyli obniża się częstotliwość do 7 Hz. 7 Hz. Tu jest 4, no tak powinno być 14, tylko dzisiaj mało kto ma 14, najwyżej 16, 17, 20 młodzież tak ma, a jeżeli chcą obniżyć, to narkotyki obniżają i alkohol. Podwyższa się pewno później obniża. Do stanu alfa, objętości teta. My mówimy, że w stanie teta zmniejsza się częstotliwość pracy naszego mózgu, tak? Obniża się. Czyli plastyka w stanie alfa ciała się zmienia, a w stanie teta plastyka umysłu się zmienia, tak? Staje się zapadamy w ten stan. Dlaczego tu pokazałem to? Dlatego, żeby wiedzieć, że sen jest bardzo ważny. Osoby, które dobrze zasypiają, to dobrze wchodzą w ten stan. Osoby, które mają marzenia senne bardzo dobrze, one potrafią wizualizować, bo to jest automatyczne. One śpią i śnią i pamiętają swoje sny. Osoby, które nie pamiętają swoich snów, mogą być problemy, że nie pamiętają nawet swojego sensu i wydaje się nawet, że oni nic nie doświadczyli w czasie sensu. To jest widzenie fixa.
cywilizacja ludzka z przyzwyczajeniem ciągle do tego, sama indywidualna. Osoby, które, bo często są osoby, które mówią, że nie śpią, a tak naprawdę śpią. No i to mamy wszystko, to już pogotaliśmy i to sobie zrobiliśmy ten wywiad. I dopiero możemy przystępować do pracy z człowiekiem. I musimy pracować ten z człowiekiem w ten sposób. Chcę tutaj, jak na pewno muszę przypomnieć, że człowiek ma jak komputer, bo nasz komputer zbudowany jest na budowie biokomputera, czyli naszego mózgu, które nazwamy biokomputerem. I ten komputer, biokomputer człowieka, to jest jego pole informacyjne, cały ten pole informacyjne składa się z co najmniej z 7 ciał. Wszystkie informacje są w naszym polu informacyjnym. Nie jest człowiek. Najmniejszym ciałem jest fizyczny. On jest ubrany. A te wszystkie ciała. Pierwsze jest ciało, to jest fizyczne to ciało, eteryczne, czyli możemy eter nazwać tym energetycznym ciałem, eteryczne, emocjonalne, które nazywamy ciałem astralnym, można znać, bo w astralu są emocje ulokowane. To jest takie ciało astralne, jak mamy Ziemię. Wokół Ziemi jest energia, tak wokół człowieka, a wokół tej energii są emocje, które ludzie mówią. To jest ten świat astralny, który ludzie lubią swoje emocje. I ten świat astralny będzie mówił jak wahadło na nas. Jeżeli tworzymy emocje żalu, gniewu, bólu, pretensji, nienawiści, agresji, woli, to wszystko lubujemy tutaj w tej chmurze. Każda kultura, każda religia ma swoje egregory w tym świecie. O, na przykład jest egregor katolicki. Tu lokujemy swoją wiarę w tym egregorze. Tu lokujemy swoje emocje. Cierpienia Chrystusa. Są generalnie Chrystusa, cierpienia za Chrystusa. Jak w stygmatyce, bo przerabiałem stygmatyzm. Wiem, że to jest taki w końcu z tym egregorem. Jeżeli bardzo dużo będziemy lokowali, to ten egregor cierpienie z powrotem. Ten egregor jest takim parasolem, który wyłapuje te dusze, które nie przechodzą do świata duchowego, bo tu dalej jest świat mentalny, a duchowy jest dalej świat poza mentalnym i myślowym. No, a tam świat przyczynowy, to już dalej do 7. No i teraz każda religia ma swój parasol, ma swój egregor tutaj, wokół, w tym paśmie. Wokół Ziemi to jest pas astralny i one wyłapują dusze, te egregory, po to, żeby dusze nie poszły do świata duchowego. To jest bardzo fajnie, jakbyśmy poszli tu do świata duchowego, nasza forma energoinformacyjna, którą nazywamy duszą. Dusza to jest taka forma energoinformacyjna, która wchodzi, wychodzi. I na przykład muzułmanie mają swój egregor, którym lokują swoją wiarę. No on działuje na nich. Oni się modlą, lokują tam swoje intencje, żale, bóle i tak dalej. I dostają to samo z powrotem. Jest egregor ideologiczny, komunistyczny, faszystowski. Składamy cześć temu egregorowi, jego szanujemy, składamy tam. I te dusze wyłapuje ten egregor. Dlaczego odradzają się egregory ideologiczne po wielu latach? Dlatego, że te dusze tam istnieją, i one wracają do Ziemi z powrotem, to samo robią, co robimy. Ale nie znaczy, że odrodzą się w tym samym miejscu. Na przykład egregor komunistyczny na pewno nie odrodzi się za wiele lat, nawet w Rosji, ponieważ on się w innym kraju urodzi, gdzie ludzie będą potrzebowali takiego egregora. Egregor faszystowski, jeżeli się odrodzi, może i w Moskwie się odrodzić, dlatego że tam ludzie będą potrzebowali tego, co potrzebują. Ja często mówię,
Boże, jaki naród, taki prezydent. Jakie dzieci, taki ojciec jest, bo my dostajemy na to, co zasługujemy. No i mamy różne egregory. I te egregory oddziałują na nas na zasadzie wahadła. No i ten człowiek tu w środeczku, co jest, ma. Tu narysujemy jeszcze raz jedno. Ten człowiek ma pliki. I te pliki wokół niego są. Te pliki są, zależy na jakim poziomie duchowym. To są te egregory pliki. Mamy pliki wokół siebie. Wokół siebie mamy pliki. Plik lęk przed śmiercią. I im więcej myślimy o tym, to wszystkie myśli nasze zakumulują w tym. My zbieramy w tym pliku, jak na komputerze. Zbieramy zdjęcia związane z nieprzyjemnymi rzeczami. Lęk przed śmiercią, lęk przed życiem mamy plik drugi. Lęk przed utratą bliskich osób, to też przed życiem. Mamy plik złości, gniewu, bólu, pretensji, nienawiści, agresji. Mamy plik wstydu. Mamy plik jeszcze braku zaufania do innych osób. Nauczono nas tak właśnie, że nie mamy zaufania do innych osób. Na przykład te pliki wokół nas są. I teraz, kiedy my mamy spać, jak pani idzie spać, to te pliki nie zamykają się. One cały czas bombardują nasz umysł, czyli ten system nerwowy i centralny układ nerwowy, mózg nie może się wyłączyć, czyli nie może dojść do synchronizacji kół mózgowych, bo przyszynka cały czas pracuje i chce rozwiązać te problemy, które my do tego nie możemy wtedy uzyskać stan relaksu. Bo z tych plików wychodzą wszystkie lęki, które przeżyliśmy. W tych plikach są i osoby zmarłe, które my myślimy o nich, z nami się łączą i bombardują. Trudno rozłączyć. I nasza terapia polega na oczyszczeniu tych plików, na wyrzucaniu tych plików. I wyrzucanie z tych plików można różnie robić. Ja bym tutaj pokazał, jak. Pani, chce pani? Aha. Proszę podejść tutaj i powinni dziękczyć, jeżeli tylko trzecim razem. Dobrze, staniemy tak. I terapeuta każe teraz tak połączyć nóżki razem, wziąć rączkę tą prawą. Mówił, że na ręce są zapisane linie papilarne, to co było. To prawa ręka, to co będzie. A niesiemy do góry na wysokości tu wzroku. Połączy pani w taką muszelkę i patrząc się w tą dłoń, przypomni pani sobie, czego się pani boi. Pomyśli pani tego, czego się boi. Terapii nie przeprowadzi się bez uwolnienia emocji. Bo emocje trzeba sobie wyrzucić. Ja tak uważam. Albo stosować tutaj hipnozę tą dynamiczną, którą mówi doktor Demian. Wchodzimy sobie, Pani Beato, wyobrazimy sobie, że wokół pani są te pliki, o których ja tu mówiłem. Lęku, strach, lęk przed chorobą, lęk przed ludźmi, brakiem zaufania do ludzi i tych lęków, które boimy się. Boimy się osób zmarłych, chorujemy, to też boimy się, że możemy umrzeć. Można przypomnieć o tych złości, gniewie, które może ktoś w osobach tych zmarłych. To, co pani przypomniała sobie, otworzyły się te pliki, te myśli wracają z powrotem tu do mózgu, bo mózg je przecież wyprodukował, one tam w starach, kiedy przypominamy, one wracają tu. I wyobraźmy sobie, że oglądamy album ze zdjęciami z pogrzebu, gdzie jest smutno, gdzie jest ciemna trumna, ludzie płaczą. Co wtedy czujemy? To samo, co przeżywaliśmy w tamtym czasie. A jak przypominamy sobie, oglądamy album ze ślubu, bo wszyscy się cieszą, radują, biała sukienka, balony, no to wtedy czuję, że ma radość wracać.
tęczy emocji, strach, lęk, pokada, trudna, kark, ramiona, kręgosłup, klatkę, proszę z postoliczki, wydechanie przez usta, oddech i wydechanie. Przypominamy sobie te wszystkie problemy, choroby, lęki, niepowodzenia w życiu, tego, co się boisz. Tylko wydychaj teraz, raz, dwa, trzy, wyrzuć wszystko z siebie, wydychaj. Wyrzuć ten właśnie i jeszcze wydychaj. I widzisz swoje podświadomości tego, czego się boisz. Tu siedzą emocje żalu, ból i niebo choroby. Wydychaj je teraz. Raz, dwa, trzy. Jeszcze wydychasz. Cztery. Jeszcze wydychaj. Wyrzuć serca swojego duszy. Wyrzuć ten lęk gardy, jak pętla się nie naciska się. Ten lęk wydychaj. Twoje podświadomości może widzisz tego, czego się boisz. Lęk właśnie, bo lęk musi puścić. Lęk musi puścić. Puść teraz ten głos. Wydychaj. Teraz tego, czego się boisz. Czego się boisz, powiedz. Pomogę ci. Opuszczenia. Opuszczenia, odrzucenia się boisz. Odrzucenia. Tak, odrzucenia. Odrzucenia byś tam dziewczyny odrzucone. Ja cię teraz trzymam, pomogę ci teraz uwolnić. Lepsze do trzech i będziesz widziała siebie. Jesteś małą dziewczynką. Widzisz odrzucenie, opuszczenie. Raz, dwa, trzy. Widzisz, czego się boisz. Tak, jeszcze raz. Nie miałam zrozumienia matki. Czyli widzisz tą dziecinę, która się małą dziewczynką, która się ci mama zrozumiała. Dzisiaj też, jeżeli chcesz coś zrozumieć, to zabierz teraz matkę ze swoją dziewczynką. Mama żyje. Jesteś małą dziewczynką, mów. Mów mamie. Stoję przed tobą, mów. Mów. Nie chciałam. Nie chciała ciebie. To zapytaj, dlaczego nie chciała się. Zrobimy teraz to wyjście z macicy.
Nasze plemię terapeutyczne, to otoczenie, to jest twoja nowa rodzina. I naszym hasłem wspólnym jest: dziękujemy, że jesteś na liczbę 3. Proszę powtórzyć za nam grupa. 1, 2, 3. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, że jesteś. Kochamy. Jest kochana, najlepsza, kochana, pożądana. I jesteś najlepsza, kochana. Będziesz szczęśliwa. Będziesz szczęśliwa. Twoje życie zmieni się. Twoje życie zmieni się. Pozytywnie. Życie będzie innym. Zdrowym. Będzie innym. Sakrament miłości przyszedł do ciebie. Sakrament miłości przyszedł do ciebie. I teraz zaczyna się nowe życie. Życie z miłością. Zaczyna się nowe życie. Życie z miłością. Pięknie. Odczuwasz naszą miłość. Od tej pory czujesz naszą miłość. Nawet kiedy pojedziesz do domu, do swojej rodziny, przez przestrzeń prądy naszej miłości, jako gwiazdy, będę pomagać ciebie. I gdyby chciałby usłyszeć głos naszego plemia przez komórkę, którą każda osoba da ciebie życzliwa, możesz to zrealizować. I to będzie więź na całe życie. Otrzymasz od nas każdej chwili. Nasza siła, radość. Będziemy podtrzymywać ciebie przez przestrzeń. Twój mózg zakodował to wszystko. I to wszystko pozostaje. Jesteś nową osobą. I Andrzej tatuś pomoże ciebie, wykonujesz rozkazy tatusia Andrzeja. Wszystko, co było, zapomnij. Raz, dwa, trzy. Spacz. Pięknie, bardzo dobrze. I teraz programujesz się na zdrowie i dobre samopoczucie. Programuję, że dziś zobaczą twoje myśli teraz pozytywne zmiany. A wszystkie negatywne nie mają dostępu. Będziesz się czuć bardzo dobrze.
jak osoba nowo narodzona, szczęśliwa. Żadne choroby nie mają do ciebie stosunku. Zaprogramowałem cię. Przeszłość zostaje wczoraj. Dzisiaj zaczyna się nowy dzień. Pełen radości, zadowolenia i szczęścia. Raz, dwa, trzy. Wstań. Wstań, widzisz. Jesteś wybudzona. Dzień dobry. Jest. Nie znam, to mowa. Witamy tu. Wszystkiego dobrego. Ja poczułem mamusię. Proszę za tego, proszę to przyjąć. Jest to terapia, która pomaga czasu i podejścia. Każda terapia jest indywidualna. Tu zaprezentowałem Państwu wstęp do tego uwolnienia. Można dodać, proszę, klasycznym zdaniem, bo są warianty, jak u Pana Andrzeja, ale kiedy jest początek? Powód na osobowość na podłodze, bo biomechanika nóżki do góry, tak jak dziecko, jednocześnie ona rodzi się i jednocześnie ona jest urodzona, tak? Bo tu jest rozszczepienie, ona jest matką i dziecką, tak? Ten, który obok, oczywiście matka. I na końcu, najpierw może i tatusie i tak dalej, na końcu zawsze po porodzie krzyk pierwotny, jak pamiętacie, w internecie u Janowa. Metoda Janowa, krzyk pierwotny. Bez przerwy. I trzeba, żeby nie było tu napięcia. Muszę się tak zrobić, żeby brzuch nie pierał się. Żeby usta były otwarte. I lepiej, żeby był nie falowy krzyk, a bez przerwy. I to jest zaświadczenie, że dziecko już urodziło. I to prowokuje regresję, bo kiedyś była urodzona. I później już dać formułę macierzyńskiej opieki i podstawowej akceptacji, formuła, która brzmi: dziękujemy, że jesteś. To było odblokowanie, a dalej trzeba i tak kodować.